Zapraszamy do Malta. Te ujęcia z drona wyglądają zupełnie inaczej niż aktualnie, jak latam, bo to były moje pierwsze loty nad tą budową. Wcześniej wszystko nagrywałem z ziemi, chodząc z dużym statywem, nagrywając za płotu, a następnie był dron i trochę to się potoczyło dalej. Przy okazji muzyka w tle, którą słyszycie, jest kultowa dla tej serii, bo pierwotnie to ona rozpoczęła właśnie. Zapraszam do metra. We'll be right back.
proszę bardzo, już nie widzimy przejść podziemnych, tylko faktycznie powstające nowe wyjścia z przejścia podziemnego, jak i również same nowe tory. Tramwaje, jak widzicie, jeździły cały czas objazdem, tak samo miało to miejsce na Brudnie, może też takie podsumowanie zrobimy z tamtej strony. Natomiast tutaj faktycznie tramwaje jeździły na okrągło, później było chwilę przepięcia i tramwaje dalej już pojechały prosto, a na Górczewską wróciły jeszcze trochę później. Jeszcze chwila, tramwaje jadą w maju, proszę bardzo, jeszcze objazdem, kawałek ronda tam jeszcze po drugiej stronie się znajduje i już w czerwcu 2021 tego objazdu nie ma. Wszystko już idzie w miarę prosto, tam gdzie faktycznie jest to możliwe, nie ma jeszcze wszędzie możliwości skrętu, a tramwaje na chwilę zniknęły, no bo trzeba było przebudować środowisko na docelowy układ. I to oczywiście chwilę trwało. Tymczasem tutaj wyjście podziemne, które się znajduje właśnie po lewej stronie, w kierunku osiedla na Górcach, no ono trochę dłużej było budowane, bo się znajdowało pod jezdnią samego ronda. A co wy sądzicie? Lepsze było rondo, czy jednak skrzyżowanie, które aktualnie w tym miejscu jest? Pytam się was nie bez powodu, bo w trakcie budowy część mieszkańców mimo wszystko wolała rondo, bo podobno lepiej rozbudowało całe korki. Co o tym sądzicie? Thank you.
I jak widzicie, już te zupełnie inne ujęcia. Niestety ujęcia archiwalne dopiero później zacząłem faktycznie bardziej szanować i tak samo nagrywać, więc wcześniej, jeszcze przed 2023 rokiem, bywały takie wypadki, że po prostu takich ujęć nie nagrywałem w ogóle. Ale przechodzimy faktycznie do czerwca, bo w czerwcu 2022, dokładnie na sam koniec ostatniego prawie dnia, została oddana do użytku stacja. Ostatniego de facto dnia, bo było otwarcie 30 czerwca 2022 roku, jeden peron, dwie krawędzie peronowe, tory odstawcze znajdujące się za samym całym skrzyżowaniem, no i wszystko już funkcjonowało. Choć tu jeszcze na ujęciach niekoniecznie, to na sam koniec czerwca faktycznie stacja została oddana do użytku i teraz czekamy na kolejne trzy stacje w kierunku Karolin, Chrzanów i Lazurowa. No, tam budowa postępuje, ale jeszcze chwila filmu nam została. Thank you.
Proszę bardzo, wracamy do tradycyjnego oblotu i zwróćcie uwagę, że te ujęcia bardzo podobnie już wyglądają do tych najnowszych. Więc nie tylko i wyłącznie w tym filmie zobaczyliście kawał historii, jeżeli chodzi o budowę stacji Metra-Bemowo, a wcześniej Powstańców Śląskich, bo tak ją pierwotnie nazywaliśmy, ale również kawał historii, jeżeli chodzi o kanał Awizonosz, bo tutaj się dosyć dużo zmieniło, nawet jeżeli chodzi o takie proste rzeczy jak ujęcia z drona, chociaż de facto nie są aż takie one proste. Jak widzicie, na tych ujęciach już faktycznie wszyscy tutaj normalnie korzystają ze stacji Metra, jak i również oczywiście samochody już jeżdżą wszędzie, tramwaje też już jeżdżą wszędzie i wszystko jest mniej więcej na swoim miejscu. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takim podsumowaniu. Dajcie znać w komentarzach, ile Wam się udało wychwycić moich stawek, bo jest tutaj kilka porozsiewanych. No i na koniec jeszcze mam dla Was dwie informacje. Po pierwsze to, że jeszcze planowane są dwa podsumowania. Jedno o zajezdni Anopol i drugie o Warszawie Zachodniej, gdzie też będę musiał trochę pokombinować, bo nie wszystkie ujęcia archiwalne były tak idealnie nagrywane. Ale sądzę, że całkiem ładnie to będzie wyglądać. I dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć kolejne takie podsumowania ze stacji metra Ulrychów, Brudno, Konatowicza czy Zacisze. Bo tam też latałem dronem podczas budowy i chyba takiego podsumowania ładnego aż tutaj, jak tutaj w tym miejscu nie zdobię, ale coś tam mógłbym jeszcze wykombinować. Na koniec ciekawostka. Wszystkie ujęcia i wszystkie loty zawsze zaczynałem z tych samych schodów, które się znajdują tutaj właśnie od tej strony, gdzie aktualnie jest dron. Na te osiedle są takie schody i zawsze z nich startowałem dronem. I okazało się, że tam najprawdopodobniej mijałem taką trochę ważniejszą już dla mnie osobę, którą poznałem w ostatnim czasie. Tymczasem do zobaczenia już wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale.